Tytuł kursu: Podstawy organizowania i monitorowania procesów transportowych. Moduł: Harmonogram procesu transportowego. Temat: Firma przewozowa. Witajcie, jestem właścicielem dużej firmy transportowej, która realizuje cały proces transportowy samodzielnie. Chciałbym Wam krótko opowiedzieć, na czym polega taki proces. Spójrzcie na wykres. Obrazuje on proces transportowy, który najogólniej możemy podzielić na czynności organizacyjne oraz czynności wykonawcze. Czynności wykonawcze związane są z przeprowadzeniem całego procesu przewozowego, czyli od momentu dojazdu samochodu do miejsca załadunku, poprzez proces technologiczny, aż do fazy końcowej, czyli powrotu do miejsca wyładunku. Dumą naszej firmy jest to, że znaczna część naszych przesyłek wysyłana jest do różnego rodzaju sieci handlowych. Dostarczane towary trafiają do magazynów centralnych tych sieci, jak również poszczególnych sklepów w zależności od zlecenia. Zdarzają się również odbiorcy indywidualni. Jednym z głównych celów naszej firmy jest realizacja dostawy następnego dnia w każdym rejonie kraju. Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem jest łączenie ładunków, które stosujemy, aby uniknąć wysokich kosztów poniesionych na transport, gdy towar zajmuje mniej niż 75% powierzchni ładunkowej. Proces transportowy dla przewozów łączonych składa się z następujących podprocesów. Po pierwsze, przyjęcie zlecenia i odbiór ładunku od nadawcy. Po drugie, przeładunek i magazynowanie. Po trzecie, przygotowanie przesyłki do dalszego transportu. Po czwarte, dostawa do odbiorcy. Przy przyjmowaniu zlecenia spedytor weryfikuje i sprawdza możliwości realizacji danego zlecenia. Dokonuje tego na podstawie informacji, które powinny się w nim znajdować. Jak widać na przykładowym zleceniu, są to dane nadawcy, adres odbioru, adres dostawy, dane o ładunku, czas realizacji oraz rodzaj samochodu. Następnie zlecenie trafia do dyspozytora, który planuje całą trasę pojazdu. Podczas odbioru ładunku od nadawcy kierowca odbiera dokument transportowy. Następnie zlecenie trafia do dyspozytora, który planuje całą trasę pojazdu. Podczas odbioru ładunku od nadawcy kierowca odbiera dokument transportowy. Najczęściej jest to list przewozowy nazywany CMR-ką, który widzimy na przykładzie. Po weryfikacji ładunku i potwierdzeniu przez kierowcę jego odbioru, pierwsza strona przekazywana jest nadawcy, jako potwierdzenie nadania. Przewoźnik sprawdza ilość załadowanego towaru z informacją opisaną na liście przewozowym. Każda przesyłka jest weryfikowana ze zleceniem wprowadzonym do naszego systemu i danymi podanymi w liście przewozowym. W razie jakichkolwiek niezgodności nasz dyspozytor kontaktuje się z nadawcą w celu wyjaśnienia rozbieżności. Następnie towar jest transportowany zgodnie z zaplanowaną strategią. Czynnikami wpływającymi na rodzaj obranej strategii są czas, koszty, a także możliwość rozładunku dla poszczególnych typów pojazdów. Warto pamiętać, że nie każdy pojazd może wjechać w dowolne miejsce, np. do centrum miasta. Tak przeprowadzony proces transportowy zapewnia powodzenie oraz wielu zadowolonych klientów każdej firmie transportowej. Należy pamiętać, że w procesach transportowych liczy się przede wszystkim czas, jakość oraz cena usługi. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.